Dzisiaj nie brudzisz rąk? Nie. Po co? A stopy? Stopy, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku Dzików w miejskim ogródku. Dzisiaj misja jest taka, że byliśmy na targu, kupiliśmy zioła. Oprócz ziół kupiłam jeszcze tą oto przepiękną serduszkę okazałą, którą też tutaj wsadzę i będę ją podziwiać, bo jest cudowna. Kocham ją już. Dobrze. Co my z ziół kupiliśmy? Rozmaryn, bazylię, cipiorek, bo Adrian lubi. Krzyszek taki też. Będziemy pokazać, jak już się wsadzimy. Kupiliśmy zioła i kupiliśmy kwiatki i będziemy je wsadzać i pokażemy wam, jak wsadzimy. A ty jesteś mądziały. No to gadaj dalej, jak chcesz, ja idę robić. Nie, no to wyłącz już, to nie będę nic mówić. Powiedz mi tylko, co mam wsadzić gdzie, bo nie wiem. Zioła w doniczki. Ty kurwiu mały, ty. Dobra, także u nas dzisiaj w miejskim ogródku rozpoczynamy sadzenie cebul. Jestem trochę w niedoczasie ogólnie, bo mogłabym już to posadzić, ale jakoś no są inne rzeczy do roboty. Także tutaj, jak widzicie, są mieczyki. To są właściwie te same mieczyki, co ja sadziłam na zadupiu, teraz wsadzam do ziemi i podzieliłam je po prostu na pół. Tutaj są cebulki z Anglii, to jest też, nie wiem co, to się okaże, co to jest dopiero, jak wyrośnie. I też to dzisiaj wsadzę do ziemi. Tutaj mamy czosnek i gdzieś jeszcze, i tu jest czosnek. Tak więc 10 sztuk wyląduje tu, a 10 sztuk wyląduje na zadupiu. Pisaliście mi w komentarzach, żeby już go do ziemi wetknąć. Nie wiem, pomyślę jeszcze. Widzę, że puszcza już co nieco, więc może to jest jednak dobra decyzja, żeby go wepchnąć teraz. Tutaj mamy frezję. Tutaj mamy też frezję. Ta jest pełna, a ta jest pojedyncza. Tutaj też jest frezja. I tutaj też jest frezja. Tylko inne rodzaje jej są. A nie, ta jest też pojedyncza, a ta... też jest podwójna, aha, czyli po prostu dwie podwójne, dwie pojedyncze i ta tygrysówka, którą też będę wsadzać. Natomiast to wszystko, te cztery rzeczy, pięć, to pójdzie do doniczek, nie wsadzam tego do gruntu. No i tu jest jeszcze całe pudełko dali, te dalie kupiłyśmy kiedyś z mamą w Holandii, one kwitną, nie tak jak szparagi. Bo sprezentowałam je mojej przyjaciółce. Asia, pozdrawiam Cię i wiem, że kwitną. No i tutaj są kolejne dalie. Ja ich teraz, wiadomo, nie będę wsadzała do ziemi. Nie ma nawet takiej opcji. A, i tutaj jeszcze zamówiłam malwę dodatkowo, podwójną. Jedna jest biała, a jedna jest różowa. I malwy pójdą do ziemi. I tu jest jeszcze towar gratisowy, czyli krokus i krokus. Z krokusami to jeszcze pomyślę, co zrobić, bo chciałabym porobić tutaj w trawniku takie dziury i powsadzać, tak żeby można było też pomiędzy nimi skosić w razie czego trawę, a krokusy, żonkile, tulipany zostawić. Hiacynty, ale też chcę to zrobić na zadupiu, czyli powtykać w różnych miejscach krokusy. No tych cebulek to tutaj są 3, 6 ich jest, więc no to wiadomo, to i tak za mało, ale taki jest plan. No dobra, także idę na dwór, idę sadzić, wsadzać dzisiaj te mieczyki na pewno i te kwiatki z Anglii, cokolwiek by to nie było. Na zadupiu nie zaczęły jeszcze wychodzić, bo je tam sadziłam parę tygodni wcześniej. No i jeszcze szybka aktualizacja z rozsad. To ogólnie tak to wygląda na razie. Część będę przerzucać, zaraz wam pokażę. Przejdziemy kawałek. Tutaj są kolejne. Groszek będę dzisiaj chyba do ziemi wsadzać, już on już jest duży.
Dwie doniczki zostawiam tu, dwie doniczki wywożę na zadupie. Tam może przy szopce posadzę, no zobaczymy. No i tutaj to będę musiała się tym zająć jakoś w weekend pewnie, albo w następnym tygodniu porozsadzać już też niektóre rzeczy. I po prostu jeszcze znaleźć doniczki, żeby było gdzie rozsadzać. Taki jest plan. A tu chyba wyszła mi jeżówka, ale nie wiem, nie jestem pewna. To wyszły tylko właściwie takie dwa. I tu jest jeszcze jedno. Takie, nie wiem, czy to jest jeżówka na pewno. Jest podpisane, że jeżówka, ale no zobaczymy. Tutaj orliki, też muszę je porozsadzać. Papryka. I tu są te ogórki z Neka, to już widzieliście na szorcie. Te wyszły bardzo ładnie. Tutaj też są ta druga odmiana i te trochę gorzej. Arbuzy też marnie, no ale dobra, zobaczymy. Tu ostatnio podosadzałam floksy, trochę marnie wyglądają, ale mam nadzieję, że coś z nich wyrośnie, a te, które wsadzałam wcześniej, się przyjęły. Chyba wszystkie i kwitną, więc będziemy je rozsadzać. Tu musi być coś takiego, co utrzyma tą skarpę po prostu w ryzach, że tak powiem. O, jeszcze Wam pokażę, bo tutaj chyćkę wsadzaliśmy do wody, bo chcemy ją ukorzenić i zobaczyć, jak powychodziło wszystko. Także super sprawa. Dobra, idę sadzić. Ale zanim pójdę, to jeszcze tak, Adrian uzupełnił ziemią tutaj. Tam jest różanecznik, z którego chyba nic nie będzie. Podleję go dzisiaj jeszcze i się okaże. Tutaj nasypał ziemi, tutaj tu będziemy wysiewać trawę. Piwonie się przyjęły. Ogólnie zaraz Wam jeszcze pokażę, bo rabarbar mi żyre coś. W sensie wiem co, ślimak, bo go znalazłam już tam i go wyrżnęłam niestety. Tu rudbekia od sąsiadki, ale obawiam się, że nic z niej nie będzie, niestety. I w ogóle co to za japa tutaj jest, ja nie wiem skąd to. W kształcie głowy kota, może pchał tu głowę. Tutaj wyrastają kosmosy, maki, chabry, tak samo jak na zadupiu. Tu rzodkiewka, cebula ładnie też już wyrosła. Tutaj się nagietki trzymają, te, które wysadziłam z tacki, więc poszło. O, zaczyna padać nawet. No i tutaj proszę rabarbar. Widzicie to? To jest po prostu jakiś żart. Nie wiem, gdzie ten ślimak siedzi. Jednego wyrzuciłam, więc musi tu być ich po prostu więcej. Obawiam się, że z tego rabarbaru nic nie będzie. W sensie, tu patrzcie to. No to jest po prostu masakra. Chyba przyjdę wieczorem zapolować. Tak. I co? I tu możecie zobaczyć, jak kwitnie jeszcze czereśnia. Czekajcie, podejdziemy bliżej. Oj, sprawdzimy, co z u murarek słychać. O, patrzcie, jak ładnie kwitnie. Super. Lubię, jak te drzewka kwitną. A murarki? Dzień dobry. O, kokony się leżą pootwierane kokony. Także super. Ale coś tu zakleiło? Coś? Ten? Nie widzę. No ale wyszły. Adrian się bał, że nie wyjdą. Wyszły. Dobra. Teraz to już na pewno idę sadzić. No, to ja tak jak Wam jeszcze mówiłam, dzisiaj sadzę wreszcie frezję. Mam po 10 pojedynczych i znaczy 20 pojedynczych i 20 podwójnych. I jeszcze do jednej doniczki pójdzie tygrysówka, czyli w sumie... O, cześć motylku. Dzień dobry. Czyli w sumie będzie ich dużo. Trzy doniczki na te i na te. Tu przywieźliśmy te doniczki. Są takie ciężkie. Zadupia. W małą idzie tygrysówka. A w dużą idą frezje. Możesz wyłączyć aparat już. Nie mogę, za daleko wszystko. Ale ham z niego. Hom i prost. Adrian myje kamienie znowu, tylko nie widzicie tego. Mówię, że myjesz znowu kamienie. No ja wiem, że to jest twoje hobby. Pokażę wam potem serduszkę moją przepiękną, gdzie wsadziłam.
Ja ładnie wsadziłem gdzie. A czemu ty wsadziłeś to tak w bok w ogóle? Bo tak sobie wymyśliłem. Pokażemy wam jedną i drugą. Powiecie, która ładniej. Wiadomo, że moja. Nie, ale tak serio, to jedną posadziliśmy z przodu, drugą posadziliśmy z tyłu. Ona lubi takie płócieniste, cieniste stanowisko, no to idealnie akurat będzie miała, bo tutaj pod choinkami tu jest cień. Tu się bałam, że nic mi nie będzie rosło, ale będzie, będzie. Dobra. Takie te cebulki jakieś, nie wiem, zobaczymy, czy to co wyjdzie w ogóle z tego. Przysypiemy trochę. W tych donicach w zeszłym roku były arbuzy, nie? Arbuzy w nich mieliśmy. Tak. Z których nic nie wyrosło. Tak. Miarkowany sukces. To są w ogóle donice z odzysku. Adrian je wykopał na śmietniku. Znaczy, no wziął sobie po prostu. A ostatnio patrzyłam na Eliksie i ktoś chciał sprzedać dokładnie takie same za 40 zł, chyba, żeby was nie skłonić. Także warto grzebać w śmietnikach, co? Co nie? Nie były w śmietniku. No ale były na śmieci, no. No były na śmieci. Ale dużo motylków tu lata dzisiaj. Ze śmietnika mam inne rzeczy. Jakie? Nie pamiętam. Dużo rzeczy ze śmietnika. Mam inne rzeczy, jakie nie pamiętam. Mało tej ziemi, cholera. Co? Nie no, wezmę z tej, co? Trochę, tu jest taka górka. Nie, wolno. Wolno, wolno. No, przyznać instrukcję, jeśli się nie chce. Tak, dzisiaj Adrian będzie składał szklarnię. Pytaliście w komentarzach, jak idzie. Nie ruszyła się w ogóle od ostatniego czasu. Nie mieliśmy czasu po prostu. Wczoraj narzekałam w rolce. Ten, kto widział, ten wie, że coś Jeremy łabałbał i to porządnie. No więc zostawiłam pułapki. Wniosek jest taki, że nie wiem, czy będziecie to widzieć, czy nie. Jest w nich pełno ślimaków bezskorupowych, takich małych. Ustawiłam pułapki na piwko, działają, czyli będę ustawiać ich tu więcej, żeby mój rabarbar jakoś przeżył, bo widzicie, jakie ma dziury, a był naprawdę ogromny i był wspaniały, no i nie jest. Także pułapki na piwo działają. Tutaj wsadziłam tam jedną serduszkę i druga jest z przodu. Ups. A tu macie floksy. Już zaczęły kwitnąć. Nie wszystkie, ale niektóre się przyjęły, także super. Tutaj zachodzą poważne procesy myślowe. Szklarnia wygląda tak. I ogólnie stwierdziliśmy, że będzie słabo, bo jest bardzo niska. Nie zrobiliśmy fundamentu. Także... No. Drut pod ręką masz? Nie. No, najgorzej. A tu już trzy doniczki, frezje, grysówka i potem je wsadzę do domu. Także posadzone. A teraz idę wam pokazać ogródek, ten ryneczek z ziołami. No i na razie to się prezentuje tak, trochę tak biednie, wiem, ale kupiliśmy tylko tyle ziół na razie. Będziemy potem jeszcze dosadzać, wiadomo, ale no na razie tyle, ile jest, tyle będzie. I tutaj z boku jest jeden groszek pachnący i tu z boku jest drugi groszek pachnący i on to tak obrośnie. Tu jest na dole pietruszka na razie, tymianek, szczypior, bazylia na pewno, rozmaryn i co jeszcze? Oregano i... To, co się do gruchówki daje, nie pamiętam, jak to się nazywa. Majeranek. O, teraz mi przyszło do głowy. To będzie ten bok. Ta szklarnia jest niższa od nas. Tak, byście chcieli wiedzieć, nie?
No i szklarnia dla Chińczyków. Dla krasnali, tych co jedzą paznokcie. I co? No już do porobaczy, do domu. Złożone. No nie, no mogę być. Patrzcie, już ustawiliśmy szkielet. Co? No wszystko, a se kurwa. Ja nie mam trupa rąk. Ja cię z miłością klepię, nie kupuję. Ja nie wiem, co to troszkę się nazywa. Co to rzecz jest niemożliwa? Co ty śpiewasz w ogóle? Co ty śpiewasz? No co? I kto mi zabroni? Źle to złożyłeś. A to? To jest dobrze. Widzicie, jaka porządna szklarnia? Nic się nie spodziewa. Ja się spodziewałem, że już troszkę nie wiem. Miałem nadzieję. Jeszcze raz. Tak to wygląda. A jak widzicie, okno jest za wysoko, szklarnia jest za nisko. Także będziemy podnosić fundament. Tak, żeby szklarnia kończyła się tam. Widzicie, mam wskaźnik w postaci kabanosa. Adrianowi zostało dużo części, nie wie skąd, po co i dlaczego. No i tak. Jak wiatr wieje, to szklarnia się przykrzywia. Ogólnie jest grubo. Nawet Adrian się nie może w niej wyprostować. Adrian, zaprezentuj, jak się mieścisz. Wystarczy nie zakładać tych szyb i będzie wszystko dobrze. Czy jesteś zadowolony z zakupu? Najgorzej wydane 1200 zł w moim życiu. Dobrze, połowa była twoja, ale mało mnie to pociesza. Gdybym miała powiedzieć, czy dobrze, że wydałam 600 zł na to, nie. Czy może zmienię zdanie? Istnieje takie prawdopodobieństwo, ale na razie jest mocne 0 na 10. Nie no, przywykniemy pewnie do jej chujowości, ale to nie o to w tym chodzi, kurwa, no. Adrian dzisiaj powiedział, że chciał, żeby tornado ją zabrało, więc wiecie. Trzeba ubezpieczyć chatę i niech przychodzi wiatr. Wiatr. Ma być bardzo zimno, więc poprzykrywaliśmy wczoraj trochę cebulę, czosnek, trochę rabarbar, żeby nam to nie zmarzło. A tu patrzcie, figa, czy ona już powinna odbić, bo jak powinna, to chyba nic z niej nie będzie. W każdym razie Adrian to dzisiaj odkrył, bo świeciło słońce, ale zaraz pewnie znowu będzie lało, co w sumie nie ma nic do rzeczy. Ale ogólnie jest zimno i tutaj mamy już, widzicie, rzodkiewkę, marchewka gdzieś tam zaczęła wychodzić, mi zaczęły wychodzić kwiatki, tutaj kosmosy i tak dalej, więc to wszystko poprzykrywaliśmy, a tam rudbeckia i chyba coś z niej jednak przeżyło, tylko liście opadły. Myślicie, że coś z tego będzie? Chyba tak. Przynajmniej wygląda, jakby te dwa były jeszcze ok. No zobaczymy. No dobra, to pomiędzy malowaniem a seraniem. Żartuję. No to tak, to by było na tyle. Żegnamy się z wami. Jeszcze chcieliśmy bardzo podziękować Tomkowi za kawę. Dzięki, Tomek. Tak. No. To pa. Coś chciałem powiedzieć, ale już nie pamiętam co. To pomysł. Dajemy ci chwilę, ja mogę coś pogadać. Nie, nie, już nie gadaj. Do widzenia. Pa.